24 powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. Pismo Święte uczy mnie, że Jezus jest Jahwe. Świadkowie Jehowy argumentują, że gdyby Jezus naprawdę był Jehową lub Jahwe, to istniałoby co najmniej jedno odniesienie biblijne mówiące, że Jezus jest Jahwe. Chciałbym dzisiaj przedstawić te argumenty, które mnie przekonują, że Jezus zdecydowanie jest Jahwe. Przypomnę, że imię Jahwe nie występuje w Nowym Testamencie, w większości Biblii. Dlatego wydaje się dość oczywiste, że w Nowym Testamencie nie może być ani jednego wersetu, który stwierdza wprost, że Jezus jest Jahwe. Z drugiej strony, jak zauważa ekspert strażnicy Robert M. Bowman, Biblia nigdy w tak wielu słowach nie mówi, że ojcem jest Jehowa, albo inaczej mówiąc, w żadnym miejscu nie mówi, że Jezus jest, że ojciec jest Jehowa. Innymi słowy, ojciec nigdy nie jest wyraźnie nazwany Jehową lub Jahwe. Nigdzie. Trudniej jest udowodnić, że ojciec jest Jahwe, niż że Jezus jest Jahwe, choć oczywiście ojciec jest Jahwe. Jednak Pismo Święte mówi nam, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, jak mówi nam Księga Rodzaju, 2 rozdział, 4 werset. Także możemy to przeczytać w Księdze Rodzaju, 2 rozdział, 4 werset. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia w dniu, kiedy Jahwe Bóg uczynił niebo i ziemię. A także 2 prawa, Księga 2 prawa, albo inaczej 5 Mojżeszowa, Księga 2 prawa, rozdział 6. Rozdział 6, werset 4. Słuchaj Izraelu, Jahwe jest Bogiem naszym, Jahwe jedynie. A także Izajasza 45. Izajasza 45:5. Ja jestem Jahwe i nie ma innego oprócz mnie, nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz. I Izajasza 45:21. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział? Kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie ja, Jahwe, poza którym nie ma Boga, a oprócz mnie nie ma żadnego Boga, sprawiedliwego i wybawiciela? Stąd, ponieważ wiemy również, że Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem, tak samo jak Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem, logicznie dochodzimy do wniosku na podstawie Jana 6:27, Jana, 6 rozdział, 27 werset. Starajcie się nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy, albowiem tego pieczęcią stwierdził Bóg Ojciec. A także 17:3. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. To stąd wyciągamy wniosek, że Ojciec jest Jahwe. Z tego samego powodu wiemy z konkretnych fragmentów Pisma Świętego, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, i że dlatego Jezus jest Jahwe. Na przykład Ewangelia Jana 1:1 mówi: Bogiem było Słowo. Także 8:58. Jana 8:58.
Zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. A także 20:28 Jana. Odpowiadając, Tomasz rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. A także Tytusa 2:13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. A także Hebrajczyków 1:8. O Synu, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Oraz 10. Tyś, Jahwe, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tak powiedział Bóg Ojciec do Boga Syna. Dlatego też o Panu Jezusie Chrystusie wiemy, że On jest Jahwe. Poza tym Jezus wyraźnie wskazuje na swoją tożsamość jako Jahwe, jak mówi nam wielokrotnie. Na przykład w Ewangelii Jana. Porównanie Starego Testamentu i Nowego Testamentu dostarcza mocnego świadectwa tożsamości Jezusa jako Jahwe. Potwierdzeniem tego jest na przykład ukrzyżowanie Chrystusa w Księdze Zachariasza 12:10. Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. Czytamy takie słowa. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania, wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Kto to mówi? To mówi Jahwe, Bóg. Jahwe, Bóg mówi proroczo, będą patrzeć na mnie, na tego, którego przebodli. Chociaż Jahwe przemawia, jest to oczywiście odniesienie do przyszłego ukrzyżowania Chrystusa. Wiemy, że tym, którego przebodli, jest Jezus, ponieważ w ten sam sposób został on opisany przez apostoła Jana w objawieniu 1:7. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć to, choć oczywiście ci, którzy używać będą przekładu Nowego Świata, będą mieli utrudnienie, gdyż Zachariasza 12:10 w tym przekładzie jest źle przetłumaczone, aby uniknąć jakiegokolwiek związku z Chrystusem. Septuaginta dostarcza nam dodatkowych informacji na temat tożsamości Chrystusa jako Jahwe. Septuaginta to greckie tłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu, które pochodzi gdzieś tak z II wieku po Chrystusie. Oddaje ono hebrajskie wyrażenie ja jestem, czyli imię Boga, w Księdze Wyjścia 3:14. W wielu przypadkach w greckim Nowym Testamencie Jezus używał tego terminu jako sposobu na określenie siebie jako Boga. Na przykład w Jana 8:24. Przeto wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach swoich, bo jeśli nie wierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechach swoich. Widzimy wyraźnie. Jezus oświadczył, jeżeli nie wierzycie, że ja jestem, a to jest Jego imię, ja jestem, On, ja jestem, umrzecie w grzechach swoich. Oryginalna greka tego wersetu nie zawiera słowa on. Werset brzmi dosłownie: jeśli nie wierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Następnie, zgodnie z wersetem 28, rzekł im wtedy Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i sam od siebie nic nie czynię, ale jak mnie nauczył Ojciec mój, tak mówię
Jezus powiedział Żydom, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Ego eimi. Ponownie, w oryginale greckim czytamy, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Nie ma dodane on. Jezus celowo użył tego wyrażenia, aby wskazać na swoją tożsamość jako Jahwe. Wysoce pomocne, odkrywcze jest również to, że fragmenty Starego Testamentu dotyczące Jahwe zostały bezpośrednio dostosowane do Pana Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Na przykład w Księdze Izajasza, 40 rozdział, werset 3. Izajasza, 40 rozdział. Werset 3. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Czytamy: na pustyni przygotujcie drogę Panu, Jahwe, wyrównajcie na pustyni gościniec dla naszego Boga, Elohim. Ewangelia Marka mówi nam, że słowa Izajasza wypełniły się w służbie Jana Chrzciciela, przygotowującej drogę dla Jezusa Chrystusa. Czujemy to w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 2 werset, jak napisano u proroków. Oto ja posyłam anioła swego przed obliczem Twoim, który zgotuje drogę Twoją przed Tobą. Głos wołającego na pustyni, na puszczy: gotujcie drogę Pańską, prostymi czyńcie ścieżki Jego. Jan chrzcił na puszczy i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jeszcze inną ilustracją jest Izajasza, 6 rozdział, 5 werset. Izajasza, rozdział 6, w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przypytek napełnił się dymem i rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród rodu, pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana, albo Jehowę zastępów. Gdzie prorok opowiada wyraźnie o swojej wizji Jahwe, zasiadającego na tronie wysokim i wyniosłym, i powiedział: święty, święty, święty jest Pan, albo Jahwe zastępów, wszechmogący, Pan Jahwe wszechmogący, cała jest Jego ziemia, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Izajasz również cytuje słowa Jahwe: ja jestem Panem, to jest moje imię, będę, który będę, nie oddam mojej chwały innemu. Możemy o tym przeczytać w Izajasza 42:8. Izajasza 42:8. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Później apostoł Jan pod natchnieniem Ducha Świętego napisał, że Izajasz widział chwałę Jezusa. Tak, chwałę Jezusa, jak jest napisane w Ewangelii Jana 12:41. Ewangelii Jana 12:41. To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę Jego i mówił o Nim. Chwała Jahwe i chwała Jezusa są utożsamiane. Boskość Chrystusa jest dla nas dodatkowo potwierdzona w tym, że wiele działań Jahwe w Starym Testamencie zostało dokonanych przez Chrystusa w Nowym Testamencie. Na przykład Psalm 119. W Psalmie 119 powiedziano nam kilkanaście razy, że to Jahwe daje i zachowuje życie, ale w Nowym Testamencie Jezus przypisuje sobie tę moc. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia ich, tak Syn przywraca
życie komu chce je dać. Jana 5, 21. Także w dalszej części Ewangelii według Jana Jezus, zwracając się do siostry Łazarza, Marty, powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Tak mówi Ewangelia Jana 11, 25. W Starym Testamencie głos Jahwe miał być jak szum wody, o czym czytamy w Ezechiela 42. Ezechiela 43, werset 2. A oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum Jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Podobnie czytamy o uwielbionym Jezusie w niebie. Nogi Jego były jak brąz rozżarzony w piecu, a głos Jego jak szum wody. O czym mówi nam objawienie Jana, rozdział 1, werset 15. I nogi Jego podobne do mosiądza, jakby w piecu rozpalonego, głos Jego jak głos wielu wód. To, co jest prawdą o Jahwe, jest tak samo prawdą o Jezusie. Znaczące jest również to, że w Starym Testamencie Jahwe jest opisany jako wieczna światłość, która sprawi, że słońce, księżyc i gwiazdy staną się przestarzałe. Już słońce nie będzie wam światłem za dnia, ani jasność niech ci nie będzie ci świecić, bo Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chwałą, twoje słońce już nigdy nie zajdzie, a twój księżyc już nie będzie słabnąć. Pan będzie twoją wieczną światłością, a twoje dni smutku się skończą. Jak mówi nam to Izajasz 60 rozdział, możemy o tym przeczytać. 60 rozdział 19 i 20 werset. Światłością w dzień nie będzie ci już słońca, blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. Jezus uczyni to samo dla przyszłego wiecznego miasta, w którym święci będą mieszkać na wieki. Miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły, gdyż oświetla je chwała Boża. Chwała Boża, jego lampą jest baranek. Objawienie Jana 21, rozdział 23, werset. Także warto zwrócić uwagę na inne podobieństwa, dalsze podobieństwa między Chrystusem a Jahwe. Jeśli Jahwe jest naszym uświęconym, jak mówi nam Księga Wyjścia 31, Księga Wyjścia 31, 13. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam. I jeżeli Jahwe jest naszym uświęcającym, jest także wszechobecny, jak mówi nam Psalm 139. Psalm 139, werset 7 do 10. Dokąd ujdę przed Twoim duchem i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie pozłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie,
to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Jest także Jahwe naszym pokojem, o czym mówi nam Sędziów. Księga Sędziów, rozdział 6, 24 werset. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Jahwe, jest pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerskiej. Także Jahwe jest naszą sprawiedliwością, o czym czytamy w Jeremiasza 23:6. Jeremiasza 23, werset 6. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Jahwe jest naszym zwycięstwem, jak to mówi Księga Druga Mojżeszowa, zwana Księgą Wyjścia. 17, wersety od 8 do 16. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Do 16 wersetu. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. I rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Także w drugiej Mojżeszowej, rozdział 15, werset 26, jest powiedziane, że Jahwe jest naszym uzdrowicielem. 15, 26. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. Tak samo Chrystus jest wszystkimi tymi rzeczami, o czym czytamy w 1 Koryntian 1:30. 1 Koryntian 1:30. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Także Kolosan 1:27. Którym Bóg chciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Także Efezjan 2:14.
albowiem On jest pokojem naszym, który z obu jedno uczynił i rozwalił stojącą pośrodku przegrodę. Jeśli Ewangelia jest Boża, tak czytamy w 1 Tesaloniczan 2:2, ale chociażeśmy i przedtem, jak wiecie, cierpieli, zelżeni byli w Filipach, wszakże śmiało poczęliśmy w Bogu naszym opowiadać u was Ewangelię Bożą z wielką walką. Także Galacjan 1:7. Która nie jest inną, a tylko są ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Jeśli Kościół jest Boży, jak czytamy, Kościół jest Boży, w Galacjan 1:13, boście słyszeli o moim niegdyś postępowaniu w żydostwie, że srogo prześladowałem Kościół Boży i burzyłem go. Koryntian 1:15-9. Bom ja najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien nazywać się apostołem, dlatego, że prześladował Kościół Boży. Podsumowując, jeśli jest Ewangelia Boża, to ta sama Ewangelia jest także Chrystusowa. Jeśli Kościół jest Boży, to ten sam Kościół jest także Chrystusowy. Królestwo Boże należy do Chrystusa. Boża miłość jest miłością Chrystusa. Słowo Boże należy do Chrystusa. Duch Boży należy do Chrystusa. Pokój Boży należy do Chrystusa. Boży Dzień Sądu jest Dniem Sądu Chrystusa. Boża łaska jest łaską Chrystusa. Boże zbawienie jest zbawieniem Chrystusa. Boża wola jest wolą Chrystusa. Nie jest więc niespodzianką, gdy Paweł mówi, że należy zarówno do Boga, jak i jest niewolnikiem Chrystusa, że żyje dla chwały, która jest zarówno Boża, jak i Chrystusa. I o tym będę mówił w następnej części, 25. powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. Na dziś dziękuję.